here. Check out what our high for Saturday will be, 71 degrees. But then... Freedom and this cruelty is visited by the inhabitants of one corner of this mixer. Do widzenia! Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę się dla pana. Proszę jeden chlebek radowy. Proszę bardzo. Proszę. 2 złote, dziękuję. 3 bułeczki. 3 bułeczki. Bardzo. Dzisiaj przyleciałeś? Dzisiaj, Krysiu, jest twój ostatni dzień pracy tutaj. Poważnie. Mam know-how. Burgery, steki, kawa, świetna lokalizacja, tłumy klientów. Krysiu, otwieramy amerykańską knajpę. 2 lata i odcinamy kupony. My? No my. Ty masz doświadczenie, ja mam świetny pomysł. Ale co, tak nagle przyleciałeś? Nagle. I na zawsze przyleciałeś? Na zawsze. Fajny warkocz. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry. Jak tam zdrowie? Kumbel. Papieroski dalej grane, co? O, Marcinku!
Dzień dobry! Nic się nie zmieniłeś! Pani Stasia coraz młodsza. Wyglądasz po amerykańsku. No pani Stasiu, w końcu 3 lata, nie? No to wszystko chińszczyzna, ale za dolary w końcu. How are you? Thanks, I'm fine. And you, nigga? Babciu! W której godzinie pan wszedł do domu? Nie wiem, nie patrzyłem na zegarek. Dlaczego pan wrócił? Dlaczego pan nie wyjechał? Proszę odpowiadać na moje pytania. Dobrze, to proszę zadawać jakieś normalne. Proszę pana. Przepraszam, proszę uszanować moją żałobę. Jak to worki się skończyły? Słucham. Idę do ciebie, mogę wpaść? Krysiu, ja przepraszam, ale... teraz nie dam rady. Dzisiaj jest impreza u Sandry. Może spotkamy się wcześniej, pogadamy? No spokojnie. Nie wiem, zobaczę. No co, ty nie wygłupiaj się. Krysia, zadzwonię do ciebie, dobrze? Pa. Dzięki, Romek. Wybierz coś i dzwoń, jakbyś czegokolwiek potrzebował. Na razie. Fajnie, że wróciłaś. Pogadam z ojcem, zorganizujemy to jakoś po taniości. $32.50. Powiedz panu o konkursie, to może coś to kupi. No właśnie, mamy taką jesienną loterię. Każdy paragon o kwocie 50 zł bierze udział w losowaniu nagród. No, może pan coś to kupi. Szczęściu trzeba pomóc.
trochę, ja dokreślę na słówko. Mogę? Tak na krzywy ryj? No co ty pierdolisz? Lubię. Chodź, zapraszam. Siekierzyński. Marcin. Proszę. Buty. Wyluzuj. Uśmiechnij się. Twoja dziewczyna? Nie, stara panna. Mieszka ze starymi, ale piętro zapisane w księgach wieczystych ma. Chodź, zapraszam, rozgość się. Marcinku! Słuchaj. Naprawdę chciałbym ci powiedzieć, bo nie rozmawiałem z ojcem. No może widziałeś Krysię może? Widziałem. Słuchaj, rozmawiałem z ojcem. Naprawdę no, nie wiem, czy będzie... Romek, chodź na balię, nie wiem, czy... Czekaj. Menadżerem. Będziesz najlepszym menadżerem na świecie. Ufam ci co do knajpy. Wszystko policzone, jest wstępny projekt, mogę ci pokazać. Fajna ta Krysia, co? Słuchaj, brakuje tu knajpy z prawdziwego zdarzenia. Chodź, matka mojej narzeczonej trzyma w gminie łapę notatek z Unii. A ja stoję po filkiem. Amerykańską krajbę podciągniemy sobie pod innowacje. Ty dajesz dom i działkę, a ja zaradzam ci drugie tyle dotacji unijnej. Bezzwrotnej. No co? Babciu, już się chyba nie musisz przejmować. Przecież nie strzeli na ciebie focha. Ale i bez wspólnika stąd też nie masz rady, bo widzisz, Marcin, tu już nie jesteś stąd. A własny biznes to nie sprzątanie straczy w Chicago. Co kurwa? Kurwa, frajer jebany. Krysiu, chodź, pójdziemy gdzieś, gdzie jest spokojnie, okej? W porządku? Chcesz wody? Towarzystwo nie fancy? No sympatycznie jestem. Trzymaj się. Znasz ten numer? Sandra. Się wyluzuj. Słodki jestem, wiesz? Jest taka szynka, której nie kupisz na wagę. Każdy lubi jak się trzęsie, każdy dotknąć tego chce. To są najważniejsze mięśnie, chcesz jak Reksio szarpać je. Nie obraź się, ale będę leciał, okej?
Przepraszam za wczoraj. Za co? Romek mi powiedział o babci. Wiesz, że nie przyjechałem tutaj robić jakieś jebane burgery. Wiem. No i? Ubierz się. Odwiozę cię. Dzień dobry. Paweł. Marcin. Opowiadałam ci o Marcinie. Jak się czujesz w Polsce? Dobrze. Dolar teraz dobrze stoi. Bardzo dobrze. Kiedy otwierasz? Zobaczę jeszcze. Zobaczę. Siemanko! Dzięki, że poczekałeś. Cześć, maleństwo. Śpi. Słodziak. I mówisz, że nie wiesz, kiedy otwierasz? Jak będziesz robił, to pamiętaj, że my z Pawełkiem robimy w budowlance. Mała mieścina, musimy się wspierać, jak coś to wiesz. Cię dogadamy. Dogadamy się. Dogadamy się. Psa mam takiego odhodowanego, nie chcecie? Będziecie mieli do kompletu? Krysiula ma alergię. Wyznać mnie tam przy sklepie. Miłego dnia. Fajna fura, tylko próg ci gnije. Marcin! Wezmę od ciebie tego psa. Fajnie nagrywa, co? Ale... 5-1, Dolby Surround, wiesz. A dolar chyba teraz nieźle stoi, nie? Musimy się wspierać. A my z Pawłem pracujemy. Można powiedzieć przyjaciele. No i?
No i potrzebowałbym nakarmy dla tego psa. Gratuluję, niech się sprawuje. Szczęście sprzyja lepszym. Powodzonka. Keep on looking around here, friend, boy, they're gonna get you. Been as far as I'm a straight, but I'm crying.